Czy opłaca się pisać i wydawać książkę? A to zależy. A twoją się opłaciło? Tak, moją się opłaciło, ponieważ ona spełniła wszystkie pokładane cele. W spełnianiu jednego z nich jest w trakcie, ale wszystkie wcześniejsze, które były założone przeze mnie, zostały spełnione. Aha. A po co tą książkę napisałeś, albo po co nasi widzowie mieliby książkę napisać albo wydać? No, po pierwsze, ja przechodziłem przez mentoring u Ciebie zresztą i zamykałem tym mentoringiem sobie jedną część mojego życia, a otwierałem nową część mojego życia. I napisanie książki było podsumowaniem tego, co działo się przez wcześniejsze 10 Czyli lat. taka inwentaryzacja. Koniec roku, w magazynie strony magazynowe, spisujemy, inwentaryzacja, pozamykamy, tak? Dokładnie. Wielu ludzi mi mówiło, że mam ciekawą wiedzę, którą dobrze by było, żebym się podzielił w innej formie niż tylko mówiąc do nich podczas szkoleń, żeby większa liczba osób mogła to przeczytać, dowiedzieć się czegoś o tej tematyce, którą ja się pasjonuję Czyli i to, którą jeżeli ktoś z naszych wykonuję. widzów chce podsumować swoje życie, to ma napisać książkę i potem już co, umrzeć, czy zacząć nowe życie? Mówię o etapie, O etapie, tak, okej, więc okay, dobra. ja podsumowałem jeden etap mojego życia związany z poprzednią pracą. Napisałem książkę i ona jest doskonałym wprowadzeniem do nowego etapu życia, ponieważ wykorzystuje całą tamtą moją wiedzę, ale już w nowych działalnościach, w nowych projektach, z nowymi ludźmi. Natomiast nie pozostało zapomniane to, co zrobiłem wcześniej. Dobra, a czy na tym nowym etapie życia, w Twojej działalności, ta książka się do czegoś biznesowo przydaje? Czy ona w jakiś sposób pomaga, Tak. przeszkadza, nie przeszkadza? Bardzo pomaga, otwiera drzwi. Jeżeli jako trener biznesowy, którym jestem, chcę rozmawiać z działem szkoleń korporacji, to jeżeli przedstawiam im się za pomocą książki, że tak powiem, czyli książka robi tutaj za wizytówkę, to jestem odbierany inaczej niż jak przychodzę znikąd i nie jestem w stanie niczym się w żaden sposób pochwalić. Czy książka uwiarygadnia? Tak, książka uwiarygadnia jest też dobrym początkiem na rozmowę, a czasami dobrym zagajeniem w ogóle do rozmowy, ponieważ zdarza mi się obcym osobom wysyłać książkę i w jakiś czas po tym, kiedy powinni ją otrzymać, wtedy do nich zadzwonić i się przedstawić. I rozmowa wygląda inaczej, niż gdy po prostu dzwonię z tak zwanego cold calla. Czyli taka konkluzja, jeśli chodzi o książki. Jeżeli chcesz domknąć swój etap i mieć wypasioną wizytówkę, napisz i wydaj Tak, to książkę. tak, dokładnie. To jedne z tych powodów, bo ich jest oczywiście wiele więcej. Ja wykorzystuję też książkę, tutaj może taki tak zwany tip podam. Ja bardzo dużo ludzi polecam, łączę ze sobą. Moje hasło zresztą to zmieniam kontakty w kontrakty i uczę innych, jak to Ale nie robić. zarabiasz na tym. Nie zarabiam na tym właśnie dlatego, że nie biorę prowizji, nie lubię tego. Uważam, że prowizja, oczywiście nikomu nie zabraniam tego robić, brać prowizji, dawać prowizji, sam daję, jeśli ktoś chce. Natomiast ja nie biorę, ponieważ to jest niezgodne z moim wewnętrznym kodeksem etycznym. Ja chcę, żeby wszyscy moi znajomi, a jest ich całkiem sporo, byli przekonani, wiedzieli o tym, że ja, kiedy polecam, to polecam dlatego, że czyjeś usługi są dobre i że warto z nich skorzystać, a nie dlatego, że dostałem za to prowizję. No dobrze, Jeżeli. czyli tak, czyli tacy amatorzy jak ja, to amatorzy networkingu, no to sobie nawzajem tam dają po 10% za polecenie klienta. Często. Profesjonalista networkingu nie żyje z tego success fee czy znalezionego, no to z czego żyje profesjonalista networkingu? Pozwól, że dokończę tamtą myśl i już powiem, z czego żyje Dobra, dobra, profesjonalista dobra, dobra. networkingu. Moja druga myśl jest taka, dzisiaj się taka sytuacja wydarzyła. Zadzwoniła koleżanka, powiedziała: Artur, dziękuję za polecenie, za zamówienie na taką i taką kwotę, zarobiłam tyle i tyle, chciałabym się tym zyskiem z tobą teraz podzielić. Powiedziałem, że oczywiście nie biorę prowizji, ona doskonale o tym wie, na co prawie się obraziła, bo ona chciałaby się jakoś odwdzięczyć, a nie potrafi. No i tu jest właśnie recepta, znów książka. Powiedziałem: Basia, wejdź na stronę internetową, pomyśl, jaką kwotę chciałaś mi dać jako prowizję i za tę kwotę zamów sobie książkę. Ja nie wziąłem prowizji, jestem rozgrzeszony. Ona dała to, co chciała dać, jest rozgrzeszona i jeszcze może moją książkę rozdawać swoim znajomym, co ma zamiar zrobić po to, żeby mnie wprowadzić do kilku korporacji. Wręczyć im w prezencie moją książkę, żeby im pokazać, że jest taka tematyka, ktoś, kto może im opowiedzieć o tej tematyce, zrobić jakieś warsztaty, szkolenie, więc może w ten sposób zyskam. I to jest to, no, na czym profesjonalista zyskuje. Jeżeli ja polecam czyjeś usługi, on je wykonał, zarobił pieniądze, jest z tego zadowolony, to będzie chciał się odwdzięczyć. Jeśli ja mu nie pozwolę odwdzięczyć się po najmniejszej linii oporu, po linii najmniejszego oporu i nie pozwolę mu dać sobie prowizji, to będzie chciał się odwdzięczyć inaczej. Poszuka dla mnie klienta wśród swoich znajomych. Klienta dla ciebie, a bo ty klientowi w czym pomagasz? Jakby za co bierzesz pieniądze? O tak zapytam. Ja biorę pieniądze za wiedzę, którą przekazuję moim klientom czy też jego pracownikom. Wiedzę o tym, jak nawiązywać kontakty? Wiedzę z zakresu tego, jak wykorzystywać profesjonalnie networking, jak się przygotowywać do eventów, jak się zachowywać podczas eventów.
zauważyłem taką tendencję, że wiele osób nie wie, po co tam idzie. Idą na konferencje, zasadniczo są w branży już jakiś czas, więc żadna z tej wiedzy, która jest tam serwowana, nie jest dla nich nowa. Oni już to wszystko wiedzą. Piją kawę, jedzą ciastka i tak. I wracają po konferencji z takim niesmakiem, że z roku na rok te konferencje są coraz gorsze, ponieważ coraz mniej się na nich dowiadują. Niestety nie korzystają z tego, co jest najważniejsze, czyli z kontaktów, z tego, żeby się, brzydko mówiąc, jak mawiali starożytni Rosjanie, zupdate'ować, co się dzieje na rynku, podpytać konkurentów, którzy też są na konferencji, podpytać osoby z branży pokrewnej, powiedzmy, potencjalnych partnerów, porozmawiać z potencjalnymi klientami. Nie wykorzystują tego, ponieważ nie wiedzą jak, nie wiedzą, co dzięki temu będą mieli i nie wiedzą, w jaki sposób później pokierować kontaktem. Wiele z nas kolekcjonuje wizytówki, a to nie jest idea networkingu. Ideą networkingu jest zarządzanie siecią kontaktów, więc kolekcjonowanie wizytówek to oczywiście jest jakiś tam krok, ale musimy wiedzieć, po co to robimy i musimy wiedzieć, jak to robimy, jak przetwarzamy te wizytówki. Oczywiście w modnych czasach RODO. Musi być to też zgodne z prawem, ale przede wszystkim musi być pomocne dla nas. Pozwól, że jeden przykład. Mało kto wie, LinkedIn wprowadził pewną nowość w swojej aplikacji. Możesz, będąc podczas konferencji, wyciągnąć telefon, kliknąć odpowiedni przycisk i znajduje wszystkich ludzi w obrębie promieniu 30 metrów, którzy są w promieniu 30 metrów od Ciebie i są na LinkedInie. Czyli jestem zalogowany na mojej aplikacji LinkedInowej na Androidzie, tak, czy na iPhone'ie. Dokładnie, na obu działach. Jeżeli inni są też zalogowani, jeżeli kliknę geolokację, tak, że jestem tak w tym miejscu, no to on mi poszukuje ludzi, którzy dokładnie siedzą wokół mnie. I możesz kliknąć nawiąż kontakt. Aha. I co Ci z tego? No nic Ci z tego, ponieważ za pół roku czy za rok Ty kompletnie nie pamiętasz, kto to był. No, przynajmniej twarz widzę. Jak dostaję wizytówkę, czasami zapominam, kto mi ją dał. Tu przynajmniej ja tym linki nie twarz widzę tej osoby. Po pierwsze, to ona Ci nie pomoże, bo pamięć jest zawodna, jeśli masz 12 tysięcy kontaktów, tak jak ja. O, no tak. Po drugie, nie wszyscy mają tam twarze. A po trzecie, panowie czasami też, ale panie bardzo często zmieniają swoje twarze. Bo chyba przyznasz, jeżeli jest zmiana koloru włosów, długości włosów, makijażu, to już to jest inna osoba, zwłaszcza dla nas mężczyzn. Aha. Więc trudno będzie, mając 12 tysięcy kontaktów, rozeznać, kto był skąd, z kim się poznałem, przy jakiej okazji. No dobra, do czego zmierzasz? Zmierzam do tego, że nie powinniśmy się poddawać modom w stylu skanowanie wizytówek, robienie zdjęć wizytówek, ten LinkedIn, jeżeli nie wiemy, po co my to robimy i jak my to robimy. Żeby zarządzać kontaktami, musimy wiedzieć po co. Musimy wiedzieć, jak będziemy chcieli z tego korzystać i po co zbudować system i tym systemem zarządzać. Ja, wiedząc, że jestem bardziej wzrokowcem niż na przykład słuchowcem, buduję sobie bazę kontaktów na dwa podstawowe sposoby i to ani nie jest LinkedIn, ani Facebook, one są pomocnicze. To jest przede wszystkim arkusz Excel i to są segregatory. Ponieważ kiedy ktoś mnie prosi o pomoc, czy możesz mi polecić jakiś architektów wnętrz, współpracuję z architektami wnętrz. Mam 12 tysięcy kontaktów, ale teraz żadne nazwisko mi nie przychodzi do głowy. Co z tego, że ktoś powiedział architekt wnętrz? Ale jeżeli mam Excel, mam kolumnę architekci wnętrz albo segregator i mam zakładkę architekci wnętrz, to mogę czy Excela, czy segregator po prostu na odpowiedniej stronie otworzyć i tam mam 30 kontaktów, a to jest ta osoba. Po nazwiskach nie pamiętałem, ale dzięki temu, że mam odpowiednie wyszukiwanie, to jestem w stanie to znaleźć. No dobra, tutaj tak błyszczysz swoim pióropuszem profesjonalnej bazy danych, ale wiesz, nasz widz, który jest, nie wiem, producentem lat chłodniczych, instalacji energetycznych, on nie będzie sobie robił bazy po to, żeby sobie sortować kontakty po różnych branżach, on po to zbiera kontakty, żeby sprzedawać. No i to jest błąd. Dlaczego? No, handel jest dźwignią biznesu. Tak, ale oczywiście, jak najbardziej. Natomiast użyłeś pewnego skrótu myślowego, mam nadzieję, że zbiera kontakty po to, żeby sprzedawać. No zbiera kontakty po to, żeby ich przekuć na klientów. Ja zbieram kontakty po to, żeby nawiązywać relacje. Okej, okay, no dobra, no złapałeś mnie, no to jedziemy dalej. Najpierw sprzedajesz siebie. Ja mam bardzo wiele sprzedaży z takich sytuacji, że ktoś mnie poleca, z kim ja nie miałem relacji biznesowej. To znaczy, ja jemu nigdy nic nie sprzedałem. Ale on mnie zna, on widzi, jak ja to robię i on chce mnie polecać. Jakiś czas temu zadzwoniła do mnie osoba z firmy, która sprzedaje buty i takie tam trzy literki.
Ta firma podbija rynek zachodni, co jest świetne. Bardziej południowy i wschodni, ale na To, co zachodzie. kupiła w Szwajcarii sieć sklepów? Może tak być. Nie słyszałem o tym, ale może tak być. W Niemczech konkuruję z jedną tamtejszą siecią i zadzwonili do mnie, poprosili o warsztaty na studiach podyplomowych z zarządzania sprzedażą zagraniczną. Pojechałem, zrobiłem takie warsztaty rzeczywiście i zapytałem, a skąd wy o mnie wiecie? Bo to oni zadzwonili i mnie poszukiwali. I oni powiedzieli, ktoś nam polecił, nawet już nie pamiętamy kto, ale powiedział, że te warsztaty, na których był, były świetne. On był uczestnikiem warsztatów. Ja później doszedłem których. Ale nadal nie doszedłem dokładnie, kto to był. To był uczestnik warsztatów, które wykonywałem na zamówienie innego klienta. No i ta sieć obuwnicza, dowiadując się od tego uczestnika, postanowiła skorzystać z moich usług. Czasami jest tak, że dzwoni ktoś do mnie i mówi, że chciałby skorzystać z usług, bo jego przyjaciel korzystał i mnie bardzo poleca, albo bo jego przyjaciel słyszał o mnie, albo czyta bloga, albo czytał książkę i w związku z tym chce skorzystać. Jeżeli budujemy relacje, pomagamy innym, oni chcą się nam odwdzięczyć i my będziemy korzystali podwójnie, bo jeżeli, wracając do przykładu, poleciłem kogoś, on zrobił biznes, zarobił pieniądze, chce mi się odwdzięczyć, więc zastanawia się, kto z jego znajomych mógłby zostać moim klientem, to to jest mój pierwszy zysk, ale mam jeszcze drugi zysk, bo ta osoba, która została klientem, skorzystała z usług, ona również jest mi wdzięczna za dobrego dostawcę i też chce się odwdzięczyć i też szuka sposobu na to. Więc jeżeli dobrze nawiążę relacje i dobrze to rozegram, ja mogę mieć dwóch klientów, ale to niekoniecznie oni muszą ode mnie kupić. Oni mogą mnie polecić do kogoś, kto ode mnie kupi. Faktycznie, wiesz co, no mi się teraz przypomniała ta historia, gdy ty poleciłeś mnie, jednej ze swoich znajomych, potem było chyba 10 minut od mojego spotkania z nią, ty dzwonisz, słuchaj Bernard, jak ci poszło na spotkaniu? Ja mówię, ale o co ci chodzi? No wiesz co, ja cię poleciłem, to chciałem sprawdzić, co się dzieje. No, ale to już jest moim zdaniem, wiesz, master level, tak? No nie, to nie Czarny jest. pas networkingu, To tak? wcale nie jest takie trudne. Warto o to dbać, ponieważ jeżeli cokolwiek by między tobą a naszą już teraz wspólną znajomą księgową, właścicielką biura rachunkowego, gdyby coś nie wypaliło komunikacyjnie, z niczyjej winy, po prostu mogłoby coś nie wypalić, to ja zawsze mogę zainterweniować i pomóc. Świeższy przykład. Wczoraj poleciłem firmę, która sprzedaje luksusowe samochody jednemu z bliskich mi ludzi rodzinnie. I dostałem taką informację zwrotną, że troszeczkę się obawiają, bo tam trzeba wpłacić dość sporą zaliczkę, zanim się w ogóle to auto zobaczy. No taki system sprzedaży, auto będzie o 60 tysięcy prawie złotych taniej niż w salonie, więc no jakieś koszty, taki sposób transakcji ma i zaliczkę trzeba wpłacić. Więc było pytanie, czy ty ich znasz osobiście, że ich polecałeś? Tak, znam osobiście od chyba 5 czy 6 lat, nie obawiajcie się, nie ma problemu. Więc do tej sprzedaży dojdzie dlatego, że ja po części moje zaufanie kładę na szali, ale mogę sobie na to pozwolić, bo znam ich, mam z nimi długo relacje i wiem, że naprawdę dobre usługi robią i pewnie niedługo będę miał okazję się przejechać tym super luksusowym nowym samochodem. Tak, ja wiesz, ja cię chciałem zapytać się o to, czy się opłaca wydawać książkę. Książka ma tytuł Event Working, a ty sprytnie od 10 minut opowiadasz o zawartości event workingu i robisz reklamę tego, co robisz. A niekoniecznie o zawartości event workingu, bo event working zasadniczo pomaga osobom, które chodzą na targi, konferencje i inne eventy, pomaga w tym, jak skuteczniej to robić. A teraz rozmawiamy szeroko o networkingu. Żadna z tych sytuacji, o których wspominałem, nie była związana z żadną konferencją czy targami. To są po prostu moi znajomi. Ja rzeczywiście zarządzam siecią kontaktów. Mam 12 tysięcy tych kontaktów, było kiedyś 20 tysięcy, ale jeszcze nie umiałem zarządzać. I dobra wiadomość jest taka: każdy z nas ma kilka tysięcy kontaktów. Tylko nie na wszystkie patrzymy przez pryzmat kontaktu biznesowego właśnie. Ponieważ jeżeli mamy dzieci w szkole i jeździmy na wywiadówki, to na sali jest 30 rodziców innych dzieci, koleżanek, kolegów naszego dziecka ze szkoły i oni też gdzieś pracują. Oni mają albo własne firmy, albo pracują w korporacji, więc to też mogą być kontakty biznesowe. Oczywiście są na polu prywatnym. Jeżeli chcemy w przyszłości robić jakiś biznes, nawiążmy najpierw relacje, a potem możemy rozmawiać o tym, jak sobie nawzajem pomożemy, czytaj, w sprzedaży. Czyli reasumując, jeżeli mój znajomy, producent lat chłodniczych czy osoba, która zajmuje się instalacjami energetycznymi, jedzie na event, na wydarzenie, na targi, na konferencję, to jedzie po to, żeby sprzedawać, okay, sprzedawać w dalszej perspektywie, bo zbiera kontakty, rozbudować relacje, żeby na tych relacjach potem była sprzedaż. Czyli inaczej mówiąc, selekcjonuje do swoich kontaktów te osoby, z którymi chce nawiązać relacje, bo wie, że potencjalnie z tego obszaru, z tego akwenu będzie łowił potem docelowo sprzedażowo. Dokładnie.
Powiedz mi, wolałbyś mieć po evencie 10 klientów, czy wolałbyś mieć 10 handlowców, z których każdy przez najbliższy rok przyprowadzi ci 10 klientów? No, handlowców. Czyli odwlekamy troszeczkę nasz zysk, ale będzie 10-krotnie większy. Jeżeli pojedziemy na event po to, żeby poszukać swojego tak zwanego power teamu, czyli firm, które de facto z nami nie konkurują, ale mogą mieć wspólnych klientów, to jesteśmy zwycięzcami. Bo kto może być partnerem twojego klienta firmy producenta lat chłodniczych? Kto kupuje lady chłodnicze? No, sieci handlowe, kawiarnie, Świetnie. stacje benzynowe. Co jeszcze kupuje kawiarnia, kiedy się otwiera, oprócz lady chłodniczej, w tym samym Stoły, czasie? krzesła, szkło. Doskonale. Pojedźmy więc na targi, gdzie wystawiają się ludzie produkujący stoły, krzesła, szkło i sprzedają kawiarniom i dogadajmy się z tymi producentami. Ja polecam ciebie do moich klientów, ty polecasz mnie do swoich klientów. I w ten sposób mam handlowca, który mnie rekomenduje i dzięki niemu mam ileś sprzedaży rocznie, ponieważ każdy jego klient naturalnie może być też moim klientem. Każdy jego klient będzie musiał kupić sobie tę ladę. Dzięki temu, że dostanę rekomendację, będę pierwszym, który otrzyma szansę porozmawiania o To jest tym. taki zaawansowany sposób sprzedaży, gdy jak spoglądam na moich znajomych prowadzących firmy, to są często na przeciwnym biegunie, czyli czekają, aż klient zadzwoni na infolinię, to ewentualnie porozmawiają o zamówieniu. A ty mówisz nie tyle o proaktywności, wyjść do klienta, co wręcz buduj sobie sieć handlowców w cudzysłowie, prawda, Tak. spośród osób niekonkurencyjnych w branżach pokrewnych. Dokładnie. Pomagajmy sobie, co tu dużo mówić. Jest takie piękne hasło, ja je bardzo lubię. Mądrzy przedsiębiorcy współpracują, pozostali konkurują. Współpracujmy. Czy czegoś jest inaczej w Warszawie i poza Warszawą z tym, z tą współpracą i konkurencją? Rozmawiamy w Warszawie. Mieszkamy Tak. obydwaj w okolicach Warszawy, tak? Ty Tak. mieszkasz w Warszawie, ja pod Warszawą. Obydwaj jesteśmy słoikami, tak? Przyjechaliśmy tutaj gdzieś z różnych innych zakątków kraju. I ty chyba masz, podobnie jak ja, dużo kontaktów w tej chwili też z przedsiębiorcami poza Warszawą. Bardzo dużo. Jak jadę do Krakowa, do Poznania, do Rzeszowa, do Szczecina, to często słyszę, a to Warszawka, Warszawka. Ja mówię, no ale to Warszawka, że a, specyficzny styl biznesu, życia i tak dalej. Ja mówię, to jest takie pejoratywne, ja wiem, czy pejoratywne, inne. Czy faktycznie jest coś takiego, że jest Warszawa versus reszta kraju, jeśli chodzi o biznes, zaufanie, relacje? Ciągle o tym słyszę, ale tego nie obserwuję. To znaczy, obserwuję, że w każdym regionie jest, a tu u nas, jak robiłem biznesy w Lublinie, to słyszałem po tej stronie Wisły, w Krakowie, a wiesz, u nas w Małopolsce. Gdziekolwiek byś nie pojechał, to usłyszysz u nas to tak, a wszędzie gdzie indziej inaczej. Otóż język biznesu wszędzie jest taki sam, na całym świecie. Więc w mojej ocenie nie ma różnicy, czy to jest Warszawa, Kraków, Poznań. Oczywiście są różnice kulturowe między Polską a Japonią, na przykład, czy innymi krajami. To trzeba wziąć pod uwagę, ale Polska jest zasadniczo jednolitym krajem. Tutaj nie mamy tak wielkich różnic. Jasne jest, że ze względu na naszą historię, zabory i tak dalej, to pod którym zaborcą byliśmy, jak zaborca pewne ziemie traktował, można wyróżnić. Pokusić się, ale nie wiem, czy naukowo jesteśmy w stanie tu No dobra, ale udowodnić, to mi się wydaje. że Małopolska czy Wielkopolska jest bardziej biznesowa, a Małopolska jest bardziej Dobra, ale to kulturalna i mam tak poczucie, że dalej. uciekasz od pytania. Bo zabory, regiony to jest inna sprawa, a pytanie o to, czy jest syndrom Warszawki, czy nie ma i czy go widzisz, jest trochę innym pytaniem, moim Nie, w zdaniem. ogóle tego nie czuję. Jeżeli robimy biznes za pomocą relacji, to nikt nie zwraca uwagi na nasze pochodzenie. Nikt nie zwraca na to, czy jesteśmy z Warszawy, z Krakowa, czy skądkolwiek. Jesteśmy w relacji po prostu i tyle. Nikt nie lubi, kiedy im się sprzedaje. To jest stara prawda. Natomiast kochają kupować. I teraz druga prawda, która uzupełnia tę, ona jest bardzo istotna. Ludzie kupują u innych ludzi i dopiero wtedy mogą kupić cokolwiek od nich. Więc jeżeli my mamy relacje, to nie będzie się liczyło, czy to jest Warszawa, czy Kraków, czy Poznań. To są tylko wymówki. Można powiedzieć odpowiedzi, które dobrze brzmią, bo w sprzedaży dostajemy zawsze od klienta dwie odpowiedzi, jeżeli zapytamy oczywiście, bo dostajemy zawsze tę, która dobrze brzmi. Jeżeli zapytamy, świetnie, a gdyby nie to, to czy byłoby coś jeszcze, że pan nie chce kupić, to dopiero wtedy dostajemy prawdziwą. I ja myślę, że to, a tutaj Kraków, a tutaj Poznań, a tu Warszawa, to bardzo często jest odpowiedź, która dobrze brzmi. Wiesz co, no, kilka odcinków wcześniej moim rozmówcą był Robert Kozicki z Mazur, z Tak. Rucianego. Osoba, którą obydwaj żeśmy spotykali na śniadaniach networkingowych, biznesowych w Warszawie. Robert przede wszystkim w tej chwili działa u siebie lokalnie na Mazurach. Ma klientów na Mazurach, zresztą no,
Mazury to latem często takie, powiedzmy, serce Polski, więc tych klientów ma z całej Polski, ale mazurskich klientów. I kiedyś robił najazd na Warszawę, tak? Wytrwale, co tydzień przyjeżdżał do Warszawy. I gdy tak już poza mikrofonem, poza kamerą rozmawiałem z Robertem, to on mówił, że jest jednak duża różnica w tym, jak się buduje relacje, w jaki sposób te relacje są budowane w tym biznesie lokalnym, mazurskim, można by powiedzieć, w tej społeczności, gdzie ludzie się znają, bo poznają się na ulicy, bo idziesz czyli po ulicach już mają Rusianego. Relacje. Mają relacje, bo się znają, prawda, bo to jest mała społeczność. W porównaniu z relacjami, no, jak idziesz w centrum Warszawy, może raz na dwa dni kogoś znajomego spotkasz, ale raczej nie spotkasz, prawda, bo tu jednak na samej patelni koło stacji centrum to chyba jest 10 tysięcy ludzi chodzi każdego dnia. Więc ja myślę, że chyba jednak coś jest na rzecz między tym innymi relacjami, innym budowaniem zaufania, innym sposobem rekomendacji w dużej metropolii, takiej jak Warszawa, a Ruciane, a jakaś mniejsza miejscowość czy na Śląsku, w Małopolsce, na Pomorzu czy na Mazurach. Okej. Ja pochodzę z Człuchowa, małe miasteczko, 13 tysięcy ludzi, czy 12, coś koło tego, gmina wiejska dookoła tego, drugie tyle mniej więcej, razem 25 tysięcy ludzi. I rzeczywiście, kiedy chodziłem tam do podstawówki czy do liceum, bardzo wiele osób znałem, kojarzyłem z twarzy chociażby. Teraz, kiedy przyjeżdżam przez miasteczko, nie znam już prawie nikogo. Teraz to, co jest bardzo istotne, miasteczko jest małe i nie znam tam nikogo. Tak samo trudno byłoby mi tam robić dzisiaj biznes, jak kiedyś w Warszawie. Natomiast w Warszawie teraz jest mi łatwiej. Obojętnie ile ludzi mieszka dookoła, czy pracuje dookoła, my mamy 24 godziny na dobę. Ileś czasu przeznaczamy na sen, ileś na pracę, ileś na aktywności. I teraz w trakcie tych innych aktywności i pracy poznajemy ludzi. To, w jaki sposób my nawiążemy z nimi relacje, będzie determinowało, czy będziemy robili biznes, czy nie będziemy robili biznesu. Robert, mieszkając w Rucianej Nidzie, będąc tam, przechodząc chodnikiem, deptakiem, spotykając się z ludźmi w sklepie, nie myśli o tym, ja teraz buduję relacje, a to właśnie robi. Mhm. On nie ma tego w Warszawie. Więc w Warszawie musi więcej wysiłku poświęcić na to, żeby relacje zbudować. Natomiast skądkolwiek by człowiek nie był, to ile czasu potrzebujemy na zbudowanie z nim relacji, zależy od naszej chemii. Mm-hmm. Czy on będzie z Warszawy, czy on będzie z Katowic, z Krakowa, z małej miejscowości, z dużej miejscowości, to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo zawsze masz tam limit 100-kilkudziesięciu, tak, twoja słynna to liczba. Nie moja, tak? Liczba Dunbara, 150, ale to są ciepłe kontakty. Relacje, a co innego kontakty. Przykład sprzed kilku dni, koleżanka ze studiów, którą się ostatni raz widziałem, podczas studiów leci z biurem podróży, które kiedyś mnie wysłało na wakacje, na last minute, zapytała na Facebooku, czy ktoś może polecić jakąś stronę internetową, która ma ciekawe oferty last minute. Ja jej odpisałem trochę odpowiedź na inne pytanie. Nie korzystam ze stron, dzwonię do znajomej, która daje mi najlepsze oferty, dlatego że to ja dzwonię. No i Karolina zapytała, czy mogę polecić, poleciłem, dostaję informację po paru dniach, podpisałam umowę, lecę. Mhm. I zauważ, że z biurem, z tą osobą, którą poleciłem, nie mam kontaktu chyba 3-4 lat, takiego face to face, z Karoliną od 10 lat, kontaktu face to face żadnego, ale zarządzamy swoimi sieciami kontaktów w jakiś tam sposób i ja widzę na Facebooku i Karolinę, widzę Kasię z biura podróży, wiem, że Kasia nadal to, co robi dobrze, bo inni moi znajomi nadal z nią latają, ja ostatnio raczej jeżdżę do bliższe rejony Rumunia, Węgry i tak dalej, nie latam już tak jak poprzednio, ale jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, to napominam o tym po prostu, mówię, mam wśród swoich kontaktów taką osobę, sam leciałem, jestem zadowolony, iluś moich znajomych skorzystało, są zadowoleni, proszę bardzo. Jeżeli zarządzamy siecią kontaktów, możemy mocno skorzystać, tylko musimy nauczyć się zarządzać, stworzyć system i się tego systemu pilnować. I jasne, że to wymaga trochę pracy, ale co dzisiaj nie wymaga pracy, a daje wyniki? Co dzisiaj nie wymaga pracy, a daje wyniki? No i budując na tym wątku, potrzebny pod zupełnie innej strony wątku pracy, bo pracujesz na swoim, współpracując... Wszyscy pracujemy na swoim. Wszyscy pracujemy na swoim. Wiesz co, no, wszyscy pracujemy dla siebie. Wszyscy pracujemy dla siebie. Natomiast ty jesteś dla mnie jednym z przykładów osób, która po pracy dla siebie w organizacji przeszła do pracy dla siebie pod własną flagą i chciałbym, żebyś się podzielił głównymi wyzwaniami i głównymi osiągnięciami na tej ścieżce, bo
Poza tym, że oglądają i słuchają nas osoby, które pracują u siebie, na siebie, słuchają też te osoby, które wierzą w to, że trawa jest bardziej zielona u sąsiada. A gdybym rzuciła ten etat, założyła firmę, gdybym zostawił ten urząd i robił coś dla siebie, gdybym przestał w tej organizacji pozarządowej pracować, bym został przedsiębiorcą. Gdzieś prawda pewno leży po środku. Jaka jest twoja lekcja z tej drogi? Z drogi pracy na stanowisku funkcyjnym w organizacji do pracy pod własną marką. To jest odwieczny dylemat. Kto co woli? Bezpieczeństwo czy wolność? Na etacie mamy jako takie bezpieczeństwo. Ja co prawda nie byłem na etacie. Ja miałem cały czas swoją działalność, po prostu coś w stylu kontrakt menedżerski, jakkolwiek to nazwiemy, i rozliczania od wyników. Natomiast byłem rzeczywiście pod większą marką, mogłem się promować jako menadżer wysokiego szczebla tej marki. No i też więc, dyscyplinowała tak, cię struktura. Dyscyplinowała mnie struktura i zdarzało się, że dzwonił szef i pytał, jak tam, jak wyniki i tym podobne rzeczy. Co prawda dzwonił rzadko, bo on lubił mówić o mnie, że jestem samosterowny, więc on nie musi mnie pilnować, bo wie, że ja dla siebie pracuję, dla swojego wyniku. No ale rozmawialiśmy dość często o tym, co dalej trzeba zrobić, jakie są efekty i tak dalej, i tak dalej. Większość ludzi takich rozmów nie lubi, że tutaj mówią, szef mnie młotkuje o lepsze wyniki. Ja doceniłem te rozmowy zwłaszcza po tym, kiedy się właśnie z tą organizacją rozstałem i już działałem tylko pod swoją marką. I nikt do ciebie nie dzwonił z pytaniem, jak ci idzie. Nikt mnie nie młotkował, więc tak mniej mi się chciało. Aha. Czyli to jest główne ryzyko, tak? Pójścia na swoje, że w którymś momencie już przestajesz mieć tego partnera sparingu, tak? Tak. Który ci mówi, słuchaj, jak ci idzie, jak twoje wyniki, jak ci się tak, pracuje. Tak, dokładnie. Mhm. Coś, co etatowcy bardzo często, tak mi o tym mówią, nie lubią swojego szefa, że on ich ciśnie, to bardzo często osobie świadomej, która już jest na własnym i nie ma szefa nad sobą, tego najbardziej brakuje. Bo czasami nam się po prostu nie chce, bo mamy gorszy dzień, bo coś się wydarzyło i wtedy przydałoby się, żeby ktoś nas popchnął do tego, żebyśmy popracowali jednak mimo wszystko. Nie lubię mówić, że staram się, ale z drugiej strony jestem też, myślę, w miarę obiektywny, więc nie zawsze daję radę, dlatego powiem staram się. Staram się żyć zgodnie z hasłem, które sobie kiedyś nawet na Facebooku wypisałem, kiedy mnie Facebook zapytał o motto. Rób to, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba, obojętnie, czy ci się chce, czy nie. Więc kiedy jest szef, to obojętnie, czy ci się chce, czy nie, ktoś cię do tego popchnie. Kiedy nie ma szefa, musisz sam siebie wyciągnąć za uszy z doła. To jest trudne. Niektórzy mówią, że wprost niemożliwe. Żeby... I czy jesteś w stanie sprawdzić, jeszcze będąc w pracy w organizacji, w jakiejś strukturze, czy ty masz tą samosterowność, czy tak dopiero jak cię wrzucą na tą głęboką wodę, czyli zostaniesz na swoim, w tej się przekonujesz, czy potrafisz, czy nie potrafisz. Czy wcześniej wiedziałeś, jeszcze będąc w organizacji, że możesz mieć wyzwanie z tym, że nikt cię nie będzie pilnował, czy dopiero się o tym przekonałeś, jak już byłeś na własnej łajbie, pod własną flagą? No, prawda jest taka, że ja byłem stricte na etacie tylko przez jeden rok z hakiem podczas studiów. Na piątym roku studiów zacząłem pracę, już tak mi się trochę nudziło na uczelni, więc coś takiego miałem ala indywidualny tok studiów i rozpocząłem pracę rzeczywiście etatową. A później, kiedy nawet byłem w tej dużej organizacji, to tak jak mówię, ja byłem rozliczany od wyników. Jeżeli mało zrobiłem, to mało zarobiłem. Jeżeli dużo zrobiłem, dużo zarobiłem. Więc zasadniczo ja byłem do tej samosterowności przez cały czas przyzwyczajany i wychowywany i to mi nie sprawiło większego kłopotu. Na pewno istotne jest to, że jeżeli jesteśmy w większej organizacji, to ona ma na pewno wypracowane mechanizmy, które będą nas wspierały w naszej skuteczności. Jeżeli jesteśmy na własnym stricte, to nagle musimy być swoją własną księgową. Nawet jeśli outsourcujemy księgowość, to jednak trzeba ją sprawdzać, czy ona wszystko dobrze rozlicza. Musimy być swoim własnym prawnikiem, musimy być swoim własnym handlowcem, musimy być swoim własnym coachem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jak będziecie chcieli oczywiście powiększać firmę i zatrudniać kolejnych pracowników, to dobrze by było, żebyście ogarniali, kolokwialnie mówiąc, BHP, chociażby RODO i tym podobne różne inne dziwne rzeczy. Więc to nie jest takie proste. Kiedy jesteśmy w organizacji, jest na pewno łatwiej, bo organizacja nam to zapewnia. Bo zacząłeś swoją odpowiedź na temat pracy na swoim od tego, ach, to zależy, czy wolisz bezpieczeństwo, czy wolność, tak, czyli gdzieś tutaj jest to równanie, a potem miękko przeszedłeś do takiej odpowiedzi, mówiąc, no w zasadzie to ja zawsze byłem gdzieś wewnątrz sterowny, bo ta organizacja mi tylko wspierała, no to ty wolisz bezpieczeństwo, czy wolność? No ja wolę wolność zdecydowanie, dlatego jeżeli szukam jakiejś organizacji, to szukam takich organizacji, w których mam dużo wolności jako pracownik, że tak powiem, a po drugie, gdzie mam dużo do powiedzenia
I no nie powiem, że to są organizacje turkusowe. Przepraszam wszystkich moich kolegów, którzy bardzo wierzą w Turkus. Ja nie widziałem takiej firmy, żeby ona realnie turkusowa była. Słyszę, że wszyscy o tym mówią, nie ma jasnego delegowania pracy, nie ma szefa, wszyscy wiedzą, co mają robić. No nie widzę tego, po prostu tego nie widzę. Natomiast szukam organizacji, gdzie szefostwo jest otwarte na to, co mówią doły organizacyjne, że tak powiem. Jeżeli jestem wysłuchiwany, jeżeli szef chce mi pomagać, a nie tylko mówić, masz zrobić to i tamto, to jest organizacja dla mnie. Jasne. Czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć? Jakiś wątek dotknąć, którego już mi dotykali, a który gdzieś ci mocno leży na sercu i warto dać mu głos? Myślę, że warto tę część rozmowy zakończyć tym, że kontakty, nasze relacje, sieć ludzi, którzy nas otaczają, oni nas będą otaczali, czy tego chcemy, czy nie. To jest pewien zasób, który jest. I my sobie powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy ten zasób, brzydko to brzmi, przepraszam, zasób, tak uprzedmiotawia ludzi, koledzy ale to zasób. No, relacje z nimi to zasób, tak? Koledzy nie, ale relacje. Więc pytanie główne jest takie, czy my chcemy skorzystać z tego, oczywiście dla dobra wszystkich stron, czy uważamy, że nie będziemy z tego korzystać. No dla mnie to jest przechodzenie obok samorodka złota i nie podnoszenie go, bo najłatwiej jest sprzedać nasze usługi ludziom, którzy nas lubią, którzy nam ufają, którzy mają dobre doświadczenia z nami, z naszymi usługami. Oni będą dla nas najlepszymi handlowcami, bo sprzedaż to jest przekazanie emocji. Jeżeli ja dzwonię do klienta, historia sprzed kilku lat, i mówię, dzień dobry, chciałbym złożyć ofertę, tak, tak, proszę tutaj przysłać. Złożyłem ofertę, jak wszyscy inni konkurenci, po czym zadzwoniłem do kilku pracowników tej firmy z różnych miast, takich, którzy w firmie są znani i szanowani. I wszyscy ci pracownicy dzwonili do działu szkoleń i mówili, mój kolega Artur dzisiaj złożył ofertę, chciałbym powiedzieć, że mam z nim dużo do czynienia i jest świetny biznesowo, chciałbym, żebyście poważnie rozpatrzyli tą ofertę. Nic więcej. W związku z tym, że w ciągu 2 czy 3 dni zadzwoniło tak 5 czy 6 osób z różnych miast, istotnych w tych oddziałach poszczególnych, to firma szkoleniowa, ten dział szkoleniowo-HR-owy tej firmy zadzwonił do mnie i powiedział, panie Arturze, nie wiemy, co pan zrobił, że cała Polska za panem się wstawia, no ale nie możemy sobie pozwolić, żeby się z panem nie spotkać. Jaki morał z tego dla naszych widzów? Morał jest taki, że na słonia polujemy stadem, idziemy całą grupą i w ten sposób jesteśmy w stanie upolować dobrego dla nas klienta. Zawsze będzie nam łatwiej, jeżeli ktoś nam pomaga, jeżeli jest naszym skrzydłowym, jeżeli nas osłania, jeżeli służy pomocą. Przyjrzyjmy się starożytnej formacji wojskowej, jaką była falanga. Najlepsza moim zdaniem w historii, a w starożytności podbiła po prostu. Kto walczył falangą, ten wygrywał wojny, bitwy. Falanga polegała na tym, że człowiek trzymając w lewej ręce tarczę, 2/3 tarczy chronił samego siebie, 1/3 tarczy wystawała i chronił kolegę po lewej stronie. W prawej ręce trzymał włócznię, którą mógł walczyć. Mógł być bezpieczny i czuć się bezpieczny, dlatego że jego kolega po prawej stronie 1/3 swojej tarczy osłaniał jego. Więc bądźmy przedsiębiorcami walczącymi na rynku w falandze. Pomagajmy sobie, bo razem jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. Żeby osiągnąć więcej, dbajmy o kontakty, zmieniajmy je w relacje i wtedy biznes będzie łatwiej i przyjemny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.